Bardzo dziękuję. Dziękuję też za zauważenie, że od października taki system został, ponieważ to była nowelizacja wprost wytycznych, czyli podjęta także decyzja. I jeżeli chodzi o sam system, czyli czy on jest weryfikowalny, czy można widzieć dzisiaj, to tak jak wspomniałem, można go zobaczyć na stronach diecyzji i nie tylko samo imię i nazwisko, że tam jest delegat taki, ale właśnie pełne namiary, że tak powiem, czyli i telefon stacjonarny, i komórkowy, i wszystko, bo ponieważ ma to być system łatwo dostępny, o to nam chodziło. Poza tym mamy tę informację też podaną, jak wspominałem, zarówno na stronie Centrum Ochrony Dziecka, jak i na stronie Konferencji Episkopatu, czyli tutaj biura. I w podobny sposób, ponieważ zostaliśmy zobowiązani także uchwałą Konferencji Episkopatu, taki system został przekazany do stolicy apostolskiej, czyli do, przez Nuncjusza, także do y, y, kongregacji nauki wiary, że taki system funkcjonuje. Odpowiedź na teraz, na pytanie następne: jak to się weryfikuje w konkretnych przypadkach? Muszę powiedzieć tak, że z tego, co znam z relacji, kiedy mówimy, rozmawiamy między biskupami, na pewno po filmie pana Sekielskiego i w ogóle po wprowadzeniu po, po, także po tych działaniach, które konferencja Biskopatu podjęła i jeszcze poprzez ten system, który został, że tak powiem, w ten sposób ogłoszony, że czy samo wprowadzenie systemu zwiększyło liczbę zgłoszeń, tego nie umiem powiedzieć. Natomiast na pewno po tych wydarzeniach zeszłorocznych nastąpiło z, nastąpiły zgłoszenia. Jaka jest ich liczba w całym kościele w Polsce, tego nie wiem, nie robiliśmy jeszcze takiego monitoringu. Natomiast co do pytania następnego dotyczącego zgłoszeń do prokuratury, to jest to już standard. Po prostu nie ma takiej możliwości, jeżeli takiego zgłoszenia nie było, jest to po prostu przestępstwo. Z tego co wiem, kiedy, kiedy mówimy, taka świadomość istnieje. Nie? To znaczy nie ma dzisiaj jakiejś w ogóle wątpliwości czy pytań. Dotyczący takiej sytuacji. Ja mogę powiedzieć w przypadku mojej diecezji te sytuacje zaraz były zgłaszane. To jest droga, która jest jasna w stosunku do prokuratury. Nie? Oczywiście, że ponieważ żaden biskup też nie może, żaden biskup czy wyższy przełożony, zakonny, nie może sam z siebie stwierdzić, że sprawa jest na przykład przedawniona. Nie? Mówimy tutaj o przedawnieniu w sensie prawa karnego, cywilnego, nie kościelnego, bo tu w ogóle w przypadku kościelnego kongregacja decyduje i często odstępuje od kategorii przedawnienia, ale nie biskup decyduje, tylko prokuratura nie? i stąd też musi mieć dokument, jak przesyła całą dokumentację do stolicy apostolskiej, musi mieć dokument o decyzji prokuratury.